Witam bardzo serdecznie wszystkich na kanale Sunlight Tarot. Tarotistka Fortuna się kłania. Dzisiaj zapraszam na horoskop tygodniowy, znaki Ziemi, Byka, Pannę, Koziorożca od 16 do 22 sierpnia. Zapraszam na rozkład z kart Tarota oraz Lenormand. Zaczynamy od Byka. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, moi drodzy oglądający, subskrybujący. Także zachęcam do udostępniania filmików, jeśli z Wami rezonują, podzielcie się, moi drodzy, też z innymi. Kochani, Byk. Od 16, przypominam, do 22. Jest, moi drodzy, poniedziałek, powrót sprawy, osoby z przeszłości, coś powraca. Możemy się czegoś dowiedzieć, coś może się nam tutaj wyjaśnić, ale też uważajcie na manipulację kogoś fałszywego w poniedziałek, ponieważ jest to przy energii diabła. Diabeł mówi o toksyczności we wtorek. Ktoś może być toksyczny w naszym środowisku, blisko nas, koło naszego domu, także ktoś może do czegoś nas namawiać, abyśmy może czasem coś drogiego kupili, abyśmy pożyczyli pieniędzy, także takie jakieś pułapki, może też być kłótnia we wtorek. Moi drodzy, o zdrowiu później powiem, na koniec, tak jak zawsze to robię. W środę bezpieczeństwo w domu, spełnienie, jest tutaj czwóreczka buław, czujemy się dobrze w swoim domu, możemy planować różne rzeczy, rozmawiać o remontach, kupnie, zamiany, różne tego rodzaju sprawy. Może będziecie właśnie coś planowali związanego z domem, omawianie tych spraw w czwartek może być podróż, dużo wiadomości koło Was. Może też ktoś przyjechać z zagranicy, Wy możecie wyjeżdżać. Tutaj jest bardzo duża szansa na rozmowy, na działania, na wiadomości, dynamizm w czwartek. Także uważajcie, abyście nie wydawali za dużo pieniędzy, bo jest tutaj taka możliwość. Piątek, duża witalność, Byk ma dużo energii, ćwiczy, pomaga innym, jest zadowolony ze swojego życia w pełni. W piątek także super. Sobota, ważna rozmowa się szykuje. Nie wiem, czy gdzieś będziecie szli do urzędu, czy może też do lekarza niektórzy. Ktoś będzie z Wami rozmawiał, ktoś, kto jest doświadczony. To może być urzędnik, to może być notariusz. Także tak tutaj wychodzi, ważne wiadomości na sobotę również, które przychodzą do nas, ale też dokumenty, podpisywanie różnych rzeczy. I w niedzielę nowy początek zaczyna się możliwe dla niektórych, nowy rozdział w życiu, ponieważ tak. Albo tutaj do Was przychodzą nowe pieniądze, nowy pomysł na pieniądze, nowy czas ogólnie. Także możecie już otrzymać pieniądze również. Także niedziela, bardzo korzystne informacje. Może dowiecie się, że ktoś się zaręcza w Waszym środowisku. Tutaj jest bardzo dobra energia. Także nie obawiajcie się absolutnie. Oprócz poniedziałku, wtorku, nie obawiajcie się tego tygodnia, tylko miejcie wyostrzone zmysły właśnie w poniedziałek i we wtorek, bo ktoś może chcieć Was zmanipulować, oszukać i tak dalej. Czy się pokłócić? Lenormand mówi o wyjaśnieniu jakiejś sprawy. Znajdziecie klucz, rozwiązanie do pewnej sprawy, wsparcie od kobiety, może prezent otrzymacie, może też mężczyzna wspierać Was. Również możecie otrzymać piękny bukiet kwiatów i te zmiany właśnie, które do Was idą, są pomyślne. Myślcie o tym. W zdrowiu stare sprawy zapalne, jakieś stany zapalne, tu powracające,
Także układ krwionośny, mogą być jakieś skoki nieznaczne temperatury czy też ciśnienia, ale to też z emocji może być, ale tak poza tym, moi drodzy, no jest konieczność przyjmowania jakichś tabletek u Was oczywiście. Mogą być problemy trochę z barkami, czy też niektórzy nabiegają się w tym tygodniu i będą Was bolały nogi. Moje drogie byki, ja Wam życzę dużo, dużo zdrowia, no i dbajcie o siebie i wszystkiego dobrego spełnienia Wam życzę. I idziemy teraz do panny. Zobaczymy, co u naszej panny. Ja tylko powtórzę, od 16 do 22 sierpnia. Zobaczmy, co będzie się działo. Panna Tarot, proszę, daj radę wskazówki dla panny. Moi drodzy, poniedziałek, praca, nowe jakieś zajęcie, ale też, moi drodzy, tutaj pieniądze koło Was są w poniedziałek, ale też załatwianie jakichś nowych spraw. Może tutaj być też jakaś nowa relacja koło Was, nowe zajęcie, tak jak mówię, coś się zacznie. We wtorek dużo obowiązków, ale też oszukiwanie samego siebie może być. Także w jakiejś kwestii życiowej, ale myślę, że koło Was dużo obowiązków zawodowych, domowych, pranie, sprzątanie, gotowanie, ale też, moi drodzy, tutaj możecie właśnie troszeczkę oszukiwać siebie w jakimś temacie we wtorek. W środę dobry czas na biznes, dobry czas na otrzymywanie pieniędzy. Ale też, moi drodzy, może być, jest tutaj wieża obok, także uważajcie, aby nie chciał ktoś Was zmanipulować, no nie wiem, oszukać w tym tygodniu, bo też jest takie ryzyko właśnie i to może być czy wtorek, czy środa. Może też być tak, że zmienicie plany właśnie w czwartek już poprzez mężczyznę, który będzie Wam mącił w głowie, może być zmiana planów. Uważajcie na siebie, jak przechodzicie pojezdni, jak jedziecie samochodem. Także tutaj w czwartek ostrzeżenie. Moi drodzy, może być jakiś niepotrzebny właśnie wydatek, bo też może coś się popsuć w domu, na przykład elektrycznego. Jest to ogólne czytanie i ja tak właśnie mówię parę możliwości, aby dopasować tu ten horoskop jak najbardziej przyziemnie, praktycznie do jak największej ilości osób. Moi drodzy, w czwartek w każdym bądź razie to są zmiany, zmiany, które przychodzą. W piątek również będziecie czuć się samotni, zamknięci, zablokowani, może o tak powiem. Będziecie chcieli coś załatwić, ale tutaj może będzie natłok jakichś innych spraw i będzie taka blokada. No, może być też właśnie tak, że będziecie niedoceniani, czy w pracy, czy w domu, zablokujecie się. W sobotę, moi drodzy, również wycofanie, zrobienie jakiegoś takiego wewnętrznego rachunku sumienia, może będziecie coś czytać, może będziecie, moi drodzy, rozmawiać z mężczyzną starszym, który wesprze Was. No i niedziela jest już tutaj czas na działanie. To może być też, że będziecie gdzieś w podróży w ten weekend, a szczególnie w niedzielę, bo rycerz monet mówi również o dobrym statusie finansowym, ale też, moi drodzy, zadowolenie oczywiście. Może być dynamizm, możecie być, moi drodzy, finansowo docenieni, możecie gdzieś również wyruszać. Także takie zakończenie tygodnia. Lenormand mówi o zagrożeniu pewnego rodzaju. Może to być zagrożenie właśnie
dotyczące finansów, waszego zdrowia, ale też, moi drodzy, jest czas na to, że będziecie w tym tygodniu zadowoleni i spełnieni, będą małe radości, tak się nie obawiamy zbytnio, bo jest tutaj i słońce, i koniczynka, będą te radości. Moi drodzy, może być tak, że w zdrowiu kręgosłup może dokuczać oczy, słuch, choroby takie wieku starczego mogą Was dopaść, ale też, moi drodzy, stawy kości tutaj, również tak jak mówiłam, kręgosłup. Czasem, moi kochani, czas wykonać podstawowe badania dla Panny. To by było wszystko, ja życzę dużo zdrowia, spełnienia i przechodzimy do koziorożca. Zapraszam bardzo serdecznie koziorożca na horoskop od 16 do 22 sierpnia. Oczyścimy trochę karty. Tarot, proszę, daj radę, wskazówkę na ten tydzień, 16-22 sierpnia dla koziorożca. No widzicie, cały tydzień dobry, a tutaj za dużo obowiązków chyba na weekend. Kochani, tak, poniedziałek dużo pracy, zajmiecie się tym, co do Was należy, ale też tutaj jest jakieś nowe zajęcie, może być też nowa relacja, ale tutaj jest dużo, dużo pracy ogólnie. We wtorek dużo witalności, możecie biegać, skakać, pomagać dzieciom, innym osobom. Jest radość, zadowolenie, uprawianie sportów. W środę jest energia Arkana Wielkie. Tutaj jest papież, moi drodzy. Poradzicie sobie ze wszystkimi sprawami, które macie na głowie, ale myślę, że możecie mieć jakąś uroczystość, kochani, czy to w kościele, czy też, moi drodzy, odwiedzicie muzeum. Tutaj jest, czy też nowego lekarza, bo jest cesarz obok. Tutaj jest ważny dzień, spotkanie z osobą starszą, medytowanie, bardzo istotne sprawy będą się działy. Na pewno nie będzie to dzień zmarnowany. Jest dużo emocji również. W czwartek możecie podpisywać jakiś dokument, rozmowa z kimś przełożonym. Tutaj może też ktoś chcieć Wami dominować w czwartek. I piątek, piękne spełnienie, harmonia w rodzinie, dobre zdrowie, dobry czas w piątek na rodzinę, na spełnienie i poczucie miłości i jedności z rodziną. Piątek piękny, ale sobota już trochę leniwie, będziecie bardziej się przyglądać, jak pracować. Może też ktoś w otoczeniu być trochę zazdrosny. Także ktoś się może przygląda i jest zazdrosny w sobotę. Ale też, moi drodzy, tutaj jest rozglądanie się dookoła i myślenie o przyszłości. A w niedzielę przeciążenie, może stawy kości tutaj będą bolały, strzykały, dużo obowiązków, za dużo. Dużo za dużo na siebie weźmiecie i jest zwolnienie, przemęczenie, odpoczynek. Karty Lenormand mówią o podróży, że tutaj jest ktoś, kto podróż, moi drodzy, ale też jakieś sprawy, które przynieść mogą straty przez kogoś fałszywego. Także tutaj uważajcie. W zdrowiu natomiast dużo witalności macie, oczywiście w tym tygodniu. Może trzeba będzie zrobić badania, już o tym myślicie, podstawowe. Mogą być bóle głowy, ale to wszystko może być związane z kręgosłupem, z kośćmi. Nie będzie tak źle. U koziorożca życzę dużo szczęścia, spełnienia, radości. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, moi kochani.